Hodowca zakupił paliki ogrodzeniowe w celu ogrodzenia wybiegu dla konia mamonia i dla kuca koca. Hodowca wykorzystał 26 pali na płot dla konia mamonia i 19 pali na płot dla kuca koca. Ile jest wszystkich pali, które wykorzystał hodowca? Zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i policzenia tego samodzielnie. Ok, zakładam, że spróbowaliście, i że policzyliście. Zróbmy to jeszcze raz wspólnie. W tego typu zadaniach dobrze jest zapytać, o co tutaj chodzi. Jaka historia kryje się za tekstem tego zadania. No to po kolei. Hodowca buduje płot dla dwóch zwierząt. Albo buduje dwa płoty dla dwóch różnych zwierząt. Buduje dwa różne płoty. Jeden dla konia mamonia i jeden dla kuca koca. Tutaj nawet widzimy obydwa zwierzaki. To jest mamoń, to jest koc. Wyglądają prawie podobnie. Hodowca zbudował ogrodzenie dla mamonia z 26 pali. To one. Tutaj mamy 26 palików ogrodzeniowych. A tutaj mamy 19. 19 słupków, z których zbudowany jest płot koca. I pytanie brzmi, ile jest wszystkich pali, które do budowy wykorzystał hodowca? Wszystkich! Co to znaczy wszystkich? Odpowiedzmy sobie na pytanie, co powinniśmy zrobić, jeżeli w zadaniu jest pytanie o wszystkie paliki. Czy mamy dodawać, czy odejmować? Czy może jest jeszcze jakieś inne działanie, które należy zastosować? Co mamy z tymi liczbami zrobić? Pytają nas o wszystkie. Ile jest ich wszystkich razem? Wszystkie, to znaczy te, z których hodowca zbudował płot dla mamonia i te, z których zbudował płot dla koca. W takim razie powinniśmy je dodać. Czyli będziemy dodawać 26, dodać 19. 26 kołków w płocie mamonia i 19 palików w płocie koca. Dodamy je, bo pytanie brzmi: ile jest ich wszystkich razem? Mamy złożyć razem paliki z jednego i z drugiego ogrodzenia. No to dodajmy te liczby. Najpierw pozycja jedności, czyli ta kolumna całkiem po prawej. 6 jedności dodać 9 jedności to 15 jedności. Ale na jednej pozycji, w tym przypadku na pozycji jedności, możemy zapisać tylko jedną cyfrę. Inaczej wszystko się popsuje. Ale 15 jedności to to samo co 5 jedności i jedna dziesiątka. 15 to 1 dziesięć i 5 jedności. Po prostu przenieśliśmy 10 jedności tutaj jako jedną dziesiątkę do wyższego rzędu, przenieśliśmy do rzędu dziesiątek. 6 dodać 9 równa się 15, a 15 to 5 jedności i 1 dziesiątka. Jedną dziesiątkę zapisaliśmy jako jedynkę w kolumnie dziesiątek. 1 dziesiątka dodać 2 dziesiątki dodać 1 dziesiątka. 1 dodać 2 dodać 1 równa się 4, czyli to będą 4 dziesiątki, czyli razem 45. Ile jest wszystkich pali, które wykorzystał do budowy płotów hodowca? 45. Niektórzy z Was mogą sobie pomyśleć, że może jednak powinniśmy zastosować tutaj odejmowanie, że powinniśmy odjąć 19 od 26. Gdyby o to chodziło, to wynik takiego odejmowania mówiłby nam o ile więcej słupków od płotu koca ma płot mamonia. Wtedy odjęlibyśmy 26 odjąć 19 i znaleźlibyśmy różnicę między tymi liczbami. Ale nie padło tu pytanie o ile więcej pali zostało zużytych do budowy płotu mamonia, albo o ile mniej pali zostało zużytych do budowy płotu koca. O to nikt nie pyta. Pytanie brzmi: ile jest wszystkich pali? I dlatego dodawaliśmy.